Kolejne obchody Dni Jaworzna zostały zainaugurowane 6 czerwca 2015 roku w różnych dzielnicach miasta. W centrum na Jaworznickim Rynku w ramach małopolskiego sprintu rowerowego odbyły się zawody, w których wzięli udział cykliści startujący na rowerach górskich. Tak, na pewno jest wspaniały rynek, ale może zaczniemy od tego, co to są małopolskie sprinty rowerowe. W ogóle co to są sprinty rowerowe? Ta dyscyplina weszła w Europę dosłownie 4, może 5 lat temu. Są już pierwsze mistrzostwa świata, które odbywały się niedawno w Szwajcarii, później w Wiedniu, w Austrii, a więc to pomalutku rozprzestrzenia się również na Europę. Co to takiego jest? Na takim pięknym rynku, jak tutaj u Was w Jaworznie, wyznacza się trasę około 1 kilometra, ma się widzieć przez takie schody, fontanny. W niektórych miastach przejeżdżają zawodnicy przez ratusz, z drugiej strony nawet wyjeżdżają. Sztuczne przeszkody tym zawodnikom się także robi i zawodniczkom również. Zawodnicy startują w czteroosobowych składach. Na rowerach górskich trasa ma być oddzielona od kibiców. Pierwszych dwóch zawodników z każdej serii przechodzi dalej, trzeci, czwarty odpada. Także ćwierćfinały, półfinały, finały kobiety osobno, mężczyźni osobno. Jeśli chodzi o pytanie, ten rynek cudowny, fantastyczny. W ogóle te wszystkie imprezy odbywają się właśnie na takich głównych placach poszczególnych miast, taki jak właśnie tutejszy rynek. Wszystko jest widoczne. Kibice mogą zobaczyć, na czym to polega. Mogą dopingować. Rozpoczęliśmy to tamtego roku w całej Polsce Południowej, gdzie chęć zgłosiło aż 8 miast Polski Południowej. Oczywiście jest wspólna punktacja. Zawodnicy na poszczególnych miastach zdobywają ilość tam punktów, gdzie w finale, który był tamtego roku w Tarnowie, wyłuskuje się najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczką. Dzisiejsza edycja tutaj w Jaworznie jest trzecią edycją w 2015 roku. Później spotykamy się w Chrzanowie niedaleko, w Tarnowie. No i jedziemy prawie pod Rzeszów, gdzie też będą sprinty. A więc łapie, fajne. Jak widzicie, kolorowo jest fajnie. Można nawet pijąc kawę obserwować tych zawodników. Bezpieczeństwo wspaniałe. Rynek przecudowny. Rynki Polski Podnowie coraz fajniejsze. Rzeczywiście, a szkoda ich nie wykorzystywać do tego typu imprez. Terenem zmagań był odnowiony rynek miasta, wybrany przez organizatorów imprezy ze względu na ciekawe rozwiązania architektoniczne, podnoszące atrakcyjność wyznaczonej trasy. Mimo wysokiej temperatury, zadowoleni uczestnicy z energią pokonywali kolejne przeszkody. Tak, oczywiście jest adrenalina, wszystko, moc w jednym, można pędzić na szalonego i jazda. A jeszcze jedno pytanie, nie doskwiera pani żar, no bo pogoda jest, no jest jaka jest. Mamy 30 stopni, wy tutaj męczycie się, jeździcie dość szybko, trasa też nie jest za łatwa, wymagająca, wręcz bym powiedział. Nie przeszkadza, niezależnie od pogody trzeba ostro trenować, ostro łydy i jazda. Mądre słowa. Dziękuję. W Szczakowej odbył się 14. Festyn Elżbietański. Organizatorzy, Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Parafia Świętej Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie wyrazili przekonanie, że główny cel przedsięwzięcia, czyli integracja środowiska, został spełniony. Oprócz konkursów i gier, atrakcją były występy dzieci i młodzieży. Natomiast gwiazdą był zespół New Life. To jest festyn, który zawsze organizujemy w pierwszą sobotę miesiąca czerwca. Ma na celu zebrać pieniądze na kolonie dla dzieci z tejże parafii Świętej Elżbiety Węgierskiej. W tym roku dzieci mają wyjechać do Węgierskiej Górki. Tak jak powiedziałem, 14. festyn organizuje go parafia. Głównym naszym takim organizatorem jest ksiądz proboszcz, ale drugim współorganizatorem bardzo ważnym jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Oni nam bardzo pomagają tutaj i myślę, że to jest dzięki nim też ta część popołudniowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Bardzo dobrze pracuje i cały czas tutaj organizuje festyn. W takim razie w jakim stopniu świetlica MAPET angażuje się w dzisiejsze wydarzenie, jakim jest właśnie Festyn Elżbietański? Przede wszystkim MAPET to jest nie same grono dzieci, ale przede wszystkim wychowawcy,
młodzież gimnazjalna i nie tylko, bo ze szkoły średniej i dzieci. Jest to piękna inicjatywa, gdzie Festyn łączy te wszystkie, można powiedzieć, grupy wiekowe, które dają bardzo wiele. Jest wiele gier, zabaw, inwencji twórczych i takich, które ustalamy jeszcze przed festynem, kiedy spotykamy się z młodzieżą, czyli z wolontariuszami i z wychowawcami, kiedy razem ustalamy, jak tu wspólnie zachęcić dzieci do zabawy, ale także i rozrywki, żeby im zapewnić odpoczynek i pomoc. No, bardzo się cieszę, bo to był taki, to jest taki czas ogromnej radości zawsze i tego, że wiele osób coś robi bezinteresownie. W tym momencie parafia zaczyna być takim środowiskiem, gdzie każdy może coś dać. Jedni potrafią śpiewać, inni potrafią ciasto piec, jeszcze inni zbierają pieniądze, jeszcze inni pomagają w różnych sprawach porządkowych. Także tutaj każdy talent się przydaje, każdy talent może się ujawnić. No i wtedy jest ta radość, bo jak coś dajemy, to otrzymujemy dużo więcej. A jeśli dajemy jeszcze innym ludziom, no to jest więcej światła i w naszych sercach, i jest więcej światła wokół nas. W tym roku jest zespół New Life M, to jest zespół chrześcijański, ze sceny właśnie takiej chrześcijańskiej, który jest bardzo dobrze znany w Polsce, muzycy wysokiej klasy, a równocześnie ich śpiew to nie jest tylko występ, tylko jest to też jakiś taki przekaz, nie? Przesłanie tego, że jest ktoś, kto nas kocha, że jest Pan Bóg, który naprawdę chce, żebyśmy byli szczęśliwi i który nam dopomaga.